Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek o BMW E66 760i. Jest to samochód, który stał 10 lat w garażu. Właśnie wjeżdżamy samochodem, robimy podstawowy serwis, który wykona Kamil. Cieszysz się? Nie wiem, jak tu dostęp do tego czujnika będzie. No właśnie, bo tutaj do wymiany jest czujnik położenia wałka rozrządu. Także odpalamy samochód, wjeżdżamy, robimy diagnostykę, żeby dokładnie wiedzieć, który jest to czujnik. No i zabieramy się do roboty. Uruchomię samochód, niech już sobie pochodzi. O, już słychać, że pompuje. To jest prawdziwa motoryzacja, kurde. Jest. Od razu przypomniałem sobie, że chyba nie zamówiłem tych siłowników, także zaraz to ogarniemy. Dobra, to co, tego wypychamy, bo tutaj czekamy na części w tym samochodzie. Dawaj. Jest tam coś pod kołami? No już nie. Innowacyjna metoda. No a nie. Co jest? Chłopie, co jest? Co to nie to tak moc. Sabotaż. Nie tak moc. Bo radio się włączyło. Dobrze, że nie zakręcił sam. Zobacz, w tym samochodzie wszystko działa. Żadna kontrolka się nie świeci. Daj mu. Nie, zaświeciła się. Mała ilość paliwa, także pojadę jakimś samochodem na próbę, to od razu przywiozę świeże paliwko. Czujnik położenia wałka nie działa. Już stąd widzę. Ty zobacz, on nie ma w ogóle wydechu. To jakiś elektryk. Hybryda. Ale co, podoba ci się taki design, że jest to tak schowane? Przede mnie może być. No dobra, Kamil, rób tą diagnostykę i jedziemy z tematem. Tak, bo u mnie W38 też tak jest, że jest do dołu i nie widać z tyłu, nie? No tak. Systemy tak mają. No i elegancko. O, widzę, Kamil puszcza olej. Czarny! Jaki czarny! No ale przynajmniej rozgrzany. Do jutra sobie będzie skapywał, tak Kamil? Tu jest próbka? Tak. Ale nie śmierdzi, powiem ci, tylko jest po prostu taki czarny, nie? No co, czas zrobił swoje, nie? Bo sprawdzałem w ASO, on był wymieniany w tym roku, w którym był postawiony. A, okej. Także chociaż tyle, nie? No tu on może mieć, nie wiem, 200 km na przykład. Albo 500, tak? Tylko bardziej jest, wiesz, czarny, no bo stary, nie? Ale tak, to powiem ci, żadnych wycieków. I co, ten płyn dolałeś i nic nie cieknie? No nie. No, także tak. To co, wujek, ogarniesz te tulejki? Tak. Tu chyba gozy. No tam jest zerwane, zobacz, wujek. Całkowicie. Widzisz, jest, pokażemy widzom, zobaczcie sobie. Także tuleja jest całkowicie spękana, no. Spękana, zerwana, no jak wjeżdżałem, to koło latało, nie? No dobra, także słuchajcie, zrobimy taki podstawowy serwis, płyny, oleje, coś tam w zawieszeniu. Nawet te opony są niezłe, także na razie po prostu ten samochód tak, żeby przeszedł przegląd rejestracyjny. Pojeździ się nim chwilę z 500 km, może z 1000. I zobaczymy, co tam wyjdzie. Czy opon nie jest brany pod uwagę na przeglądzie? Nie wiem, Kamil. Wiesz co, no chyba bardziej... Nie, ni tego ci nie powiem. Tego ci nie powiem. No właśnie. A to dobre pytanie w ogóle. Na przykład jest właśnie taka rzecz, że jakby grubość okładzin hamulcowych nie są brane pod uwagę. Możesz nie mieć, może blacha trzecioblachy. Ale ma hamować. Jak zahamuje, no to jest okej, okay, nie? No tak. No to widzisz, taka ciekawostka. Słuchajcie, finiszujemy z 760. Został tylko do wymiany
czujnik wałka rozrządu ssącego na banku 2. Reszta jest zrobiona. Wlejemy jeszcze, słuchajcie, datakolka. Proszę bardzo, Sebuś wleje datakola. Jest świeża benzyna. Później pojadę na geometrię. No i co, pojeździmy samochodem, zrobię przegląd samochodu, bo trzeba zrobić przegląd, nie? Po 10 latach. Pojeździmy. Pojeździmy, tak jest. Dobrze. Także tak. Słuchajcie, mamy w ciągłej sprzedaży datakola, więc jak ktoś jest zainteresowany środkami czyszczącymi do układów paliwa, zarówno benzyny, jak i diesla, wiecie, co macie zrobić. Napisać na biuro@acs-service.pl. Pani Ania ogarnie temat i będziecie zadowoleni. Tutaj mamy fajny adapterek. Także Sebuś, o proszę bardzo, pyk. Cyk, fuch. O. I temat. Tak jest, i temat załatwiony. Kamil robi tutaj serwis klimatyzacji. Jak tam, Kamil? Klima? Okazało się, że jest jakaś miszczelność gdzieś. A, no dobra, to słuchaj, to ja w takim razie z właścicielem pojazdu ustalę, co z tym fantem robimy. Czy mamy to ogarnąć? W każdym razie my nieszczelności nie ogarniamy, dlatego że nie mamy azotu i tak się stricte nie zajmujemy klimatyzacją, ale współpracujemy z fajną firmą, która naprawia nam samochody, w którym jest jakiś grubszy problem klimatyzacji, tak więc zadzwonię do właściciela i zobaczymy, czy mamy zgodę na to, żeby samochód podstawić do firmy specjalistycznej. Do siódemeczki przyszedł czujnik, na który czekaliśmy. Tutaj auto sobie stało porozbierane. No i Kamil właśnie teraz patrzy. Scoring przełożyłem, ale... A słuchajcie, a tutaj nie ma lewy, prawy, bo tu tylko z jednej strony jest na przewodzie, nie? Także nie ma, tak, nie tak. Ma jakiejś tam pomyłki, bo... Z... No tam można zobaczyć. No, z, tej z tej strony jest nie na przewodzie, a tutaj jest na przewodzie. No i jest w drugą stronę. Słuchajcie, no kupiłem według winu, według wszystkiego. No czekaliśmy tutaj 4 dni na ten czujnik. I teraz Kamil sprawdza, czy wystarczy mu przewodu. Nie sięgnie, będzie musiał gdzieś tak być. Tutaj. Ty, no niesamowite to jest, no, w ogóle. Kicha straszne, nie wiem w ogóle jak to... Wszystkie trzy, cała reszta czujników tych wałków rozrządu jest no bez przedłużenia. To jest jedyny na przedłużeniu. I jeszcze... I jeszcze... Jeszcze wychodzi... Inny, nie? Dobra, będziesz musiał co zrobić? No 760 zrobić na trytytkę, no. No tak. No. To słuchajcie, no Ori będzie, tak jest. No kurde, bez trytytki nie ma roboty, tak? O. I tyle. A odnośnie klimatyzacji, słuchajcie, samochód jest umówiony do zaprzyjaźnionej firmy. W przyszłym tygodniu, czyli dzisiaj mamy czwartek i w środę mamy odstawić, także odstawimy na klimatyzację i po zrobieniu tej klimatyzacji zrobimy samo, pojedziemy na przegląd techniczny, zobaczymy jak hamulce będą działać, inne historie, no i zgodnie z umową właściciel sobie autkiem pojeździ, zobaczymy co tam wyjdzie w trakcie eksploatacji takiej, nie wiem, z 1000 km na przykład. No i słuchajcie, siódemeczkę odbieram właśnie z firmy, która zajmuje się klimatyzacją. Siódemeczka troszeczkę opada, ale jest coraz lepiej, coraz mniej opada. Może jak właściciel pojazdu sobie pojeździ, to będzie wszystko grało i buczało. Dobra, lecę teraz autem na przegląd rejestracyjny, żeby przedłużyć rejestrację. Dobra, zobaczmy. Proszę bardzo, drzwi się domknęły. Odpalamy, pyk. Elegancko. Serwis za 2800, czyli jakieś klocki tylne albo przednie. Akurat sobie właśnie właściciel autem pojeździ i wówczas wrzucimy znowu samochód na warsztat, zobaczymy co tam dodatkowego wyszło albo nie wyszło i będziemy dalej ratować pojazd. Na pewno ciekawi jesteście, jak nazywa się ta firma. Firma nazywa się Rosłoniec Chłodnice. Jest to firma, z którą współpracuję od lat. Tak naprawdę ja jeszcze nie miałem swojego warsztatu, a oni już mieli i zajmowali się właśnie klimatyzacją, zajmowali się właśnie nagrzewnicami, chłodnicami, tego typu rzeczami. Jeżeli jakaś chłodnica jest niedostępna, oni zawsze dorobią. We wszystkich swoich wyścigówkach również mam przez nich robione chłodnice, które działają bez zarzutu. No tutaj autkiem, słuchajcie, ale tu się jedzie tym samochodem. Autkiem pojadę na przeglądzik. Zobaczymy co tam wyjdzie.
Od razu wam powiem, co tutaj zrobiliśmy. Tutaj zrobiliśmy taki podstawowy przegląd, czyli wszystkie płyny, wszystkie filtry, dodatkowo tuleje wahacza. Z hamulcami nie robiliśmy nic, ponieważ... Dobra, najpierw się skupię tutaj na skrzyżowaniu. Z hamulcami nie robiliśmy nic, dlatego że auto stało tak naprawdę 10 lat w garażu i tarcze hamulcowe wyglądają nieźle. Ja już jeździłem samochodem i też nie zauważyłem, żeby tu jakieś bicie było czy coś takiego. No serwis klimatyzacji łącznie właśnie tutaj z naprawą klimatyzacji. Tak więc tak to wygląda. Klima, kurde, chłodzi, powiem wam zaraz tu. Moment. No tak, 17 stopni ustawione. Dzisiaj jest taka pogoda, że jest na dworzu 23 stopnie, więc ustawimy sobie 21. Myślę, że to będzie optymalnie. O, proszę bardzo. Auto. No i dobrze, co jeszcze wymieniliśmy? No poszedł akumulator, poszła benzyna, poszedł dodatek do benzyny, czujnik rozrządu, diagnostyka, pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy. No i tyle. I tak to powiem wam, taki startowy przegląd wyszedł w sumie 9350 zł. No po 10 latach stania, słuchajcie, to chyba niewiele, jak sobie policzymy, jak to wyszło. Auto fajnie się tutaj prezentuje, fajnie jedzie. Pojedziemy na ten przegląd, tak jak mówię, zobaczymy, co tam na przeglądzie wyjdzie. Co prawda opony są tutaj, opony są 10 czy 11 letnie, więc nie wiem, jak to się ma do przeglądu. Spytam się diagnosty, jak to wygląda, czy oni tylko patrzą na bieżnik i czy nie są opony popękane, bo opony właśnie mają dobry bieżnik, nie są popękane i szczerze nawet nie są głośne. Trochę jakieś drgania z nich są, ale no dobra, to jest do przyjęcia. No dobra, nie zanudzam, jadę na przegląd i bądźcie ze mną. Siódema to siódema, zwłaszcza przedłużana, bo to jest oznaczenie E66, więc to jest wersja przedłużana. Przez to, że jest większy rozstaw osi, auto jest jeszcze bardziej komfortowe. Bo wiadomo, jak na przykład X5 ma krótki ten rozstaw i XM5 się tak jedzie po wertepach, po nierównościach czy coś. A tutaj jest po prostu dostojnie, elegancko. Że prawdziwa petarda. Nie dokończyłem jednej rzeczy. Co tu było zepsute w klimatyzacji? No słuchajcie, był przewód uszkodzony, który wyjąć nie jest łatwo. Przewód zdemontowali, naprawili. Do tego wymienili jeszcze skraplacz klimatyzacji. Przeczyścili cały układ, bo jeżeli jest jakaś nieszczelność, to pamiętajcie, trzeba też przeczyścić układ. No to słuchajcie, dlatego ja też odstawiam auta na tego typu naprawy, bo po prostu lepiej niech to zrobią fachowcy, którzy stricte zajmują się właśnie tego typu naprawami. Zrobią to na pewno lepiej niż my. A nam zależy na tym, żeby klient był jak najbardziej zadowolony z naszych usług. A już nie jest to istotne, czy to wykonaliśmy u nas w warsztacie, czy zostało wykonane przy współpracy z innym warsztatem. W każdym razie o tym fakcie, że auto odstawiliśmy na klimatyzację do innego warsztatu, poinformowaliśmy klienta, a w zasadzie spytaliśmy się, czy jest na to zgoda. Klient wyraził zgodę, tak więc wykonaliśmy usługę kompleksowo całą. I tyle. Tutaj z takich rzeczy, które będziemy robić ewentualnie, bo zobaczymy, co tutaj wyjdzie, to tak, to opadające niwo, aczkolwiek to niwo coraz mniej opada. Na początku to tak naprawdę po 2 godzinach już samochód cały był na dole. Teraz jest tak, że tylko prawy tył opada i to on opada coraz mniej, powiem tak. No, wcześniej to po dobie był całkowicie prawa strona leżała, teraz po dobie trochę leży. No, tak jak mówię, autem trzeba pojeździć. Może tak będzie, że to po prostu będzie wszystko działało, będzie ok, jak zacznie po prostu, jak to jest pompowane, opuszczane i tak dalej. No, ktoś się może śmiać, że gdzie tam się samo naprawi. Słuchajcie, tak czasem bywa, że się samo naprawi, samo przejdzie i tyle. Na pewno będziemy wykonywać tu jeszcze serwis skrzyni biegów. Wspólnie z właścicielem uznaliśmy, że teraz tego nie będziemy robić. Niech sobie pojeździ, niech ten olej jeszcze tam chwilę popracuje.
bo nie wyglądał źle, też zaglądaliśmy właśnie tam do tego oleju w skrzyni biegów, także ani nie jest śmierdzący, ani nie jest jakiś czarny. Słuchajcie, no auto ma 85 tysięcy, tak więc no pojeździ sobie, tak ustaliliśmy, z 1000-1500 km. Przyjedzie do nas, zrobimy checklistę i ustalimy, co dalej będziemy z autem robić. I czy w ogóle właściciel sobie auto zostawi, czy auto pójdzie na sprzedaż. No o tym wszystkim się dowiecie na pewno w kolejnym odcinku, bo myślę, że kolejny odcinek na pewno będzie. Dojechałem do zaprzyjaźnionej stacji diagnostycznej. Ktoś może powiedzieć, że coś tu jest załatwiane i tak dalej. Słuchajcie, nie, nie, nie. Ja lubię wspierać swoich, tak więc przyjeżdżam po prostu do stacji, z którą współpracuję bez względu na to, jaki będzie wynik badania technicznego. No i słuchajcie, ostatni etap układanki przed wydaniem auta ogarnięty, także auto gotowe do odbioru. Wrócę do warsztatu, zadzwonię do właściciela, powiem, jak temat wygląda. Dobra, włączamy światełka, ok. Także wszystko wyszło super. Amortyzatory, hamulce, no wszystko wyszło super. Nie ma żadnych wycieków, tego typu rzeczy. No i spytałem oczywiście, jak wygląda temat. Spytałem diagnosty, jak wygląda temat opon. Opony mają mieć bieżnik, jakiś tam minimalny, już nie pamiętam, czy 3 mm, czy ile. Czy, nie, czy są równomiernie zużyte i czy nie mają uszkodzeń, czy nie wystają druty, nie ma balona jakiegoś, jakiejś guli i tak dalej. Opony wyglądają naprawdę super, też nawet nie ma mikropęknięć. Są to opony Pirelli. Tak więc tak temat wygląda odnośnie opon. Wracam do warsztatu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie kolejny odcinek związany z tym autem. Co myślicie w ogóle na ten temat? Jak Wam się auto podoba? No i tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o lajkach, subach, komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.